dzisiaj, 24 stycznia, ogólnopolski strajk rolników. I do tego strajku włączyli się również rolnicy z regionu powiatu cieszyńskiego, ale nie tylko. Sprzeciwiamy się wspólnej polityce rolnej Unii, która jest wprowadzana, no, ponieważ ona szkodzi wspólnemu dobru i zwiększa koszty produkcji. No i, zmniejsza dochodowość gospodarstw. A nasze gospodarstwa nie mają szans w konkurencji z ukraińskim na przykład, bo u nas są gospodarstwa, cały czas były preferowane w Unii gospodarstwa rodzinne do 300 hektarów, a w Unii, a w Ukrainie dominują wielkie holdingi, które mają po 300 i więcej tysięcy hektarów. Dodatkowo u nas produkcja jest na wyższym standardzie, co wymaga większych kosztów. Nie stosuje się takiej chemii jak na Ukrainie na przykład. Tam oni mogą stosować środki, które u nas już są od dawna wycofane, a nasze są przez to produkty droższe, no bo nie można z tego korzystać. I sprzeciwiamy się również bez ograniczeń importowi produktów rolno-spożywczych z Ukrainy, bo to nie tylko chodzi o te zboża, tak jak było wcześniej, ale teraz chodzi o owoce miękkie, cukier, jaja, drób. To wszystko psuje nasz rynek i gospodarstwa mogą tego nie wytrzymać w dłuższej perspektywie. Jak najbardziej solidaryzujecie się tutaj z wszystkimi rolnikami w Polsce, którzy dzisiaj wyjadą, z całej Unii, którzy wyjadą dzisiaj właśnie na drogi, by zaprotestować. Dokładnie tak. Jak to tutaj będzie wyglądało? Jak przewidujecie ten protest? Ma być stacjonarny protest tylko na miejscu i nie będziemy utrudniać ruchu. Życia zwykłym ludziom, tylko chcemy zademonstrować, że dzieje się źle. Się nie zgadzamy z obecną sytuacją, która jest. Tak, i do tego jeszcze to są produkty, które są produkowane z substancjami... Tak, tam są stosowane substancje, które u nas są zakazane, a ich materiał czy ich produkty normalnie wjeżdżają na nasz rynek i są pryskane tymi środkami, które u nas już są wycofane. To jest tak, że rynek więcej nie połknie, ale jak jest większa podaż na rynek, a popyt nie rośnie, no to cena automatycznie idzie w dół. I ta opłacalność spada praktycznie do zera. W niektórych branżach nawet już poniżej zera jest. Tutaj są wszystkie działy, jak tak patrzę. Od upraw polowych po zwierzęce. Tak, to też, ale to już jest znowu odnośnie wspólnej polityki rolnej, która jest teraz wprowadzana w Zielony Ład, tak? W Unii Europejskiej, to od tego roku będziemy musieli zostawić 4% powierzchni gospodarstwa odłogiem. No to wiadomo, że to jest dochody, nie dość, że zmniejszyły się przez to, że produkty są o wiele tańsze, a koszty rosną, to jeszcze dodatkowo musimy część powierzchni zostawić bez produkcji. Ale to nie tylko u góry, bo tutaj na przykład jak są... musimy pozostawić na przykład według tych nowych wytycznych, musi być minimum 80% powierzchni gruntów ornych pokryte roślinnością, a przynajmniej tutaj w naszej okolicy, gdzie dominują gleby ciężkie, orka na wiosnę pod uprawę jarę, no to jest ciężki temat, bo później tej gleby nie będzie można tak łatwo uprawić. To powoduje kolejne koszty. Na to nikt nie patrzył podczas uchwalania tych przepisów. Obszar tu powiatu cieszyńskiego. Tak, no ale ci jeszcze zaprzyjaźnieni rolnicy z okolicznych powiatów też nie mieli w swojej okolicy protestów, więc dołączyli się do naszego. Sprawy potoczą, jaki będzie odzew z drugiej strony. No. Czy powiem tak, no na razie tutaj organizacje rolnicze rozmawiają, ale póki co bez odzewu. Bo minister rolnictwa stara się akurat teraz, z tego co wiem, o zmianę odnośnie bezcłowego importu z Ukrainy, aczkolwiek w Unii są nieugięci i nie chcą wprowadzać żadnych zmian. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.